jestem córką profesora Leona Bobrowskiego. Chciałam przede wszystkim podziękować Politechnice Białostockiej za takie wyróżnienie dla taty, za umożliwienie mu pracy naukowej. Tata jest naukowcem pracującym z wielkim zaangażowaniem w domu. Sięgam pamięcią, zawsze był przy komputerze, zawsze pracował, pisał nowe artykuły. Był poświęcony właśnie pracy naukowej. To czasami oczywiście jest pewna trudność dla rodziny łączyć jedno i drugie, ale tego się nauczyliśmy jako rodzina, wspierać tatę, także jesteśmy bardzo dumni. To jest też pewien benefit dla nas mieć takiego tatę. Tata dostał stypendium Fulbrighta w Stanach, więc wszyscy byliśmy jako rodzina. Także to niewątpliwie są też profity dla nas. Staramy się wspierać tatę, a przy okazji powiem, że tata kocha Białystok, kocha ten region, kocha Politechnikę i naprawdę stara się tutaj nas też zaszczepić w nas tę miłość. Jak i też do nauk ścisłych. Ja jestem też doktorem filozofii, więc jakoś w jakimś sensie czuję tu pokrewieństwo tych dziedzin i miłości do dyscypliny, do nauk ścisłych, które tata w nas zaszczepił. Także dziękuję bardzo jeszcze raz Politechnice Białostockiej.